Zobaczymy. Bo tak, ten się straży się dozorny, jak pios. O jej, a jej, tu Borys, nie ma problemu. Co mały? Mały! Do najbliższego, to taki gówno, pił do nich! Dobij! Strzelaj! Tak jest, była, że strzelasz, wszyscy lecie w statku, była, że jest
wiele sytuacji i umieszczyliśmy. Tak bywajcie, umieszczyliśmy w tym momencie grać i umieszczyliśmy mamy. Ten lepiej jest jak najbardziej na porządku. Sprawiedliwy. Najbliżej byli, ale mecz był fajny, drużyna. Fajna to był lider inicjatywy. Ja myślę, że mecz był dobry. Graliśmy dobrze, wróciliśmy. Mamy wykorzystanie sytuacji. Jest błędy. Trzeba trenować. Dobrze, dzięki. Tak. Przede wszystkim nie mogliśmy zrealizować tego, co założył nam trener. Nie mogliśmy... Tak, że prowadziliśmy tą grę. Ciężko się gra, naprawdę bardzo ciężko na takim murawie po prostu. I że... No tak, gospodarze też mieli dogodne sytuacje, ale my też mieliśmy praktycznie do pustej bramki. Dobrze się zachował w bramkach gospodarzy, wybił tą piłkę. Mówię, no z gry byliśmy troszeczkę lepsi, no ale myślę, że remis nie krzywdzi żadnych sytuacji. Dzięki. Dziękuję. Dobra, na konferencji. Dobrze, jest. Wypoczął Wojciechowiczowi całą Federację Podlaskiej. Jak wiemy, mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Myślę, że poziom widowiska mógł się podobać. Mamy dzisiaj przyjemność gościć trenera gości pana Rafała Wójcika oraz trenera Wojciechowiczowcy pana Jacka Paszkiewicza. Prosimy o krótki komentarz do meczu, ewentualnie po wypowiedziach prosimy zadawać pytania do obu trenerów. Proszę bardzo, pan zacznie. Proszę, goście. Proszę bardzo, trener Wójcik. No co, na pewno jestem trochę rozczarowany wynikiem, ponieważ na pewno przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Nie udało się tego osiągnąć już po przyjeździe. Można było się zorientować, że będzie bardzo trudno o wywalczenie tego kompletu punktów. Zespół Łódź na pewno dobry zespół. Niewątpliwie ubolewam na pewno nad samym widowiskiem. Tutaj ktoś powiedział, że to było dobre widowisko. Ja myślę, że dobre widowisko było stworzone na dobrym placu. No my takie na pewno posiadamy, ja się cieszę na samą mierze, za pół roku się spotkamy u siebie i będziemy mogli naprawdę zaprezentować to co cały czas, z czego słyniemy i co naprawdę potrafimy tak naprawdę na dobrym boisku. Nie tak powiedziałem, nie dało się, mogliśmy przegrać, mogliśmy wygrać, koniec końców zremisowaliśmy ten mecz i straciliśmy bramki, to też są jakieś oczywiście dla nas plusy. Nie ułatwiało na pewno tutaj, tak jak już powiedziałem, boisko, bo tutaj można się geografii chyba na nim uczyć, brakuje chyba tylko rzeki, bo jest góry, doliny, wyżyny. Podejrzewam, że Jacek też tutaj nad tym ubolewał, bo też ma ludzi, którzy indywidualnie na pewno się dostosowali w jakiś sposób tutaj do tych warunków i im było na pewno ciut łatwiej niż nam. My, nasze akcje składają się nie tylko z wielu podań, co z wielu ludzi uczestniczących w danych akcjach i powiedzmy, no dzisiaj no też nie nakazywałem chłopakom, nie było ciśnienia na taką grę. No, szukaliśmy krosów, szukaliśmy tego, żeby wyciągnąć tego Stanisława Anioła gdzieś w boczną strefę, żeby uwolnić to centralne miejsce pod bramką, żeby tam móc po prostu coś zrobić. Akurat się udało, powiem szczerze, że kilka tych akcji takich naprawdę w dobrym stylu i akurat nie udało się strzelić. No, brakowało tej kropki nad jej, natomiast tutaj muszę powiedzieć, pochwalić zespół, bo jeśli chodzi o założenie, o dyscyplinę taktyczną, o cechy motoryczne, ewolucjonalne i o to, jak, w jaki sposób się zapresentowali jako zespół, nie mam nic z powodu zarzucenia. Oczywiście no, brakuje tylko w zwycięstwie. Dziękuję bardzo. Jacek Paszkiewicz, proszę bardzo. Wiadomo, przyjechało nas lider, ja się tego meczu obawiałem, bo po dwóch takich słabszych meczach naszym wykonaniu obawiałem się, jak chłopaki podejdą do tego meczu, jeśli chodzi o taką kwestię mentalną. Okazuje się, że z takimi przeciwnikami, z przeciwnikami, którzy naprawdę są albo wysoko w tabeli, albo są faworytami w meczach z nami, okazuje się, że potrafimy, no mówię, tak się spędzić, te cechy ewolucjonalne na taki poziom wynieść, że po prostu no, gramy ciekawe zawody. Ja myślę, że ten mecz może nie był ładny, ale w każdym razie na pewno było dużo walki, dużo jakichś tam przynajmniej prób zagrań. Wiadomo, nasze boisko jest naszym atutem, na tym boisku trenujemy. My je znamy, przeciwnik go nie znał i wiedziałem, że będzie nam troszeczkę łatwiej grać na tym boisku. Aczkolwiek, tak jak mówię, no Orlenka miały swoje sytuacje, mieliśmy swoje sytuacje. W każdym razie no, uważam, że sytuacja o 3-2 dla nas i tutaj jakby Jurij Mikaczu skończył piłkę meczową, to myślę, że musimy się cieszyć z 3 punktów. Aczkolwiek uważam, że zasłużony remis, bo żadna wyżyna nie stwarzała ani przewagi optycznej, ani w jakiś sposób nie dominowała na boisku. Mecz walki i myślę, że zasłużony remis. Dziękuję bardzo.